Przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie rozpoczęła się budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni w dal. Wybudowanie obiektów sportowych dla uczniów w Ćmielowskiej Podstawówki ma kosztować ponad 1 300 tysięcy złotych. Jeśli tylko pogoda będzie sprzyjała budowlańcom, to jeszcze w tym roku szkolnym uczniowie będą korzystali z nowych obiektów. Choć jak zaznacza burmistrz Joanna Suska, boisko wielofunkcyjne ma służyć wszystkim mieszkańcom miasteczka. Warto przypomnieć, że inwestycja przy Ćmielowskiej Szkole to część rewitalizacji Ćmielowa. Na ten projekt gmina dostała 5 milionów złotych z Funduszu Polski Ład. Poza obiektami sportowymi przy szkole przebudowana będzie część Ćmielowskiego Rynku wraz z przyległym parkiem. Ozdobą tego miejsca ma być fontanna w kształcie filiżanki. Natomiast przy Stadionie Leśnym w Ćmielowie powstanie skatepark z nowoczesnym pamtrakiem.